czasami warto się przełamać. I wracałyśmy całe pokute, co chyba nie jest za bardzo zdrowe, bo ja bym chciała takim motorem zapalać. Tutaj mogą być naprawdę wpadki, które mogą was kosztować nie tylko zdrowie, ale i też życie. Hej, cześć, dobry, witam się z wami w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj przychodzę do was z dosyć fajnym filmem, myślę, mam nadzieję, że wykorzystacie go jakoś produktywnie, a mianowicie powiem wam o dokładnie 102 rzeczach, które możecie zrobić w 2024 roku. Mogłabym powiedzieć, że to jest trochę taka to-do list, ale oczywiście nie musicie tego robić, to jest wasz wybór, to są tylko pomysły, jeżeli coś wam się nie podoba, well, jakby nie musicie tego robić, ale może akurat czymś się zainspirujecie i może ten odcinek będzie dla was znakiem, aby właśnie spróbować tę rzecz. Także mam nadzieję, że właśnie tak będzie. Podzieliłam je na pory roku, ale główna część, w sumie prawie 50, to są takie uniwersalne, które możecie zrobić niezależnie od czasu. Zacznijmy sobie od zimy, ponieważ jeszcze mamy zimę. Niedługo będzie wiosna, ale jeszcze mamy zimę. No, zimno. Także jak chodzi o takie typowo zimowe aktywności, no to jeżeli mamy śnieg, to jest tutaj całe pole manewru i przede wszystkim ulepcie bałwana. To jest totalny vibe dzieciństwa, ale możecie także zorganizować jakąś bitwę na śnieżki, prawda? Wiecie, budźcie w sobie trochę tej wyobraźni, trochę tego wewnętrznego dziecka, zaopiekujcie się nim i przypomnijcie sobie właśnie to, co lubiliście robić jako małe dzieci. Kolejna sprawa, no to oczywiście narty lub snowboard, to jest zawsze dobra opcja. Zimowa sesja zdjęciowa, jeżeli macie moonbootsy, to koniecznie je załóżcie i zróbcie sobie takie zdjęcie, na przykład w czarnym kombinezonie, w okularach i w moonbootsy. Albo po prostu jakieś zdjęcie w lesie zimowe też może być. Ja kocham zdjęcia na śniegu, wychodzą naprawdę cudownie. Zróbcie gorącą czekoladę, koniecznie z piankami albo z takim pierniczkowym ludzikiem, który można kupić w Biedronce albo w Lidlu, one też są teraz w Lidlu. Gorąca czekolada to jest życie i super rozgrzewa. Lub możecie też przygotować zawsze zimową, domową herbatkę. Ja polecam do niej dodać koniecznie miód albo syrop klonowy, syrop malinowy, cytrynkę i ewentualnie jakieś goździki albo kardamon. Spontaniczny wypad w góry. Możecie jechać sami na taki solo trip, zabrać rodzinkę albo znajomych. Ja polecam oczywiście Zakopane. Byłam sama w tamtym roku w grudniu. Był mój pierwszy raz tak stricte w Zakopanem jako starsza osoba i było cudownie. Według mnie to miasto jest warte odwiedzenia chociaż raz właśnie, żeby zostać koniecznie tam w jakimś klimatycznym górskim domku. Jak chodzi o filmy, to dla mnie Harry Potter opowiada Wieści z Narni, Hobbit i Władca Pierścieni bardzo kojarzą się właśnie z tym okresem zimowym, także polecam sobie zrobić taki maraton właśnie tych filmów. No i jak już mówimy o górach, to koniecznie idźcie na Kulik i zjedzcie oscypka z żurawiną. Oscypki to jest życie. Ja niestety aktualnie nie mogę jeść oscypków przez mój układ pokarmowy, przez moje choroby pokarmowego, ale może kiedyś będę mogła do tego wrócić, mam taką nadzieję. Wypad na termy. Jeżeli macie w okolicy jakieś termy, no to koniecznie musicie to zrobić, szczególnie jak właśnie na zewnątrz jest zimno, a ta woda w basenie jest taka cieplutka. To jest po prostu cudowne uczucie. Natomiast bądźcie ostrożni, żeby się nie przeziębić. No i polecam też oczywiście chodzić regularnie na saunę. Lodowisko może być takie na świeżym powietrzu, co według mnie jest dużo lepszą, bardziej klimatyczną opcją. Skutery śnieżne to jest według mnie must have. Spróbowałam po raz pierwszy raz w życiu właśnie w tamtym roku, w grudniu i było cudownie. Naprawdę, muszę to koniecznie powtórzyć. Wiem, że ten odcinek wlatuje trochę późno, ale może wykorzystacie to w przyszłym grudniu, czyli w tym w 2024 roku. Odwiedźcie jarmarki bożonarodzeniowe. Możecie sobie nawet zrobić taki trip po Polsce, po jarmarkach. To też jest bardzo dobry pomysł. Sanki albo jabłuszka. No kto tego nie robił w dzieciństwie? Naprawdę, nieważne ile macie lat, warto czasami sobie spróbować takich ulubionych aktywności z dzieciństwa i poczuć się trochę jak takie małe dziecko w krainie zabawek. Dekorowanie pierniczków. Upieczcie takie domowe pierniczki, zaproście znajomych, zróbcie taki pierniczkowy wieczór. Narty biegowe i taki bonusowy punkcik. Jeżeli macie TikToka, to nagrajcie koniecznie jak tańczycie z kimś do piosenki Snowman Sea. I to by było tyle jak chodzi o zimę. Teraz przejdźmy sobie do wiosny.
Z wiosną mi osobiście kojarzą się wycieczki rowerowe. Ja aktualnie nie za bardzo przypadam za rowerem, ale w tym roku chcę się trochę do tego przekonać i pozwiedzać trochę Warszawę właśnie rowerem. Mamy w końcu tyle ścieżek rowerowych, że szkoda z tego nie korzystać. Ale jeżeli naprawdę nie lubicie roweru, to zawsze mamy rolki albo na przykład deskorolkę. Ja muszę sobie kupić w tym roku koniecznie nową fiszkę, bo moja stara gdzieś się zagubiła w akcji, a uwielbiam jeździć na deskorolce albo właśnie na fiszce. Wspólny spacer w parku, możecie iść z kimś na przykład, kto ma psa, jeżeli sami macie psa, z jakąś nowo poznaną osobą, przy okazji to jest dobra forma na socjalizację, albo nawet samemu z ulubioną muzyczką, albo zabierzcie kogoś bliskiego, mamę, babcię, wujka, dziadka, kogokolwiek. No piknik, no nie mogłoby oczywiście go zabraknąć. Pikniki to jest coś, co ja uwielbiam, szczególnie takie, wiecie, właśnie jak już jest taka trochę późniejsza wiosna i naprawdę jest cieplutko, to jest coś cudownego. Kupcie sobie ulubione jedzonko i zorganizujcie właśnie taki piknik. Jak chodzi o taki początkowy etap wiosny, no to oczywiście spacery w lesie, żeby podziwiać te piękne krokusy, konwalie czy inne kwiatki. Później już jest ich oczywiście więcej, więc na przykład są też niezapominajki, czy chociażby chabry albo maki, ale no to już tak typowo późną wiosną, bardziej maj. No i jak już mowa o kwiatach, to koniecznie zróbcie sesję w makach. Znajdźcie takie pole maków i zróbcie taką sesję. Ja miałam taką jako dziecko i potem też chyba w 2020 roku. Znajdę takie zdjęcie, to wam się gdzieś tutaj wklei oczywiście. Jeżeli macie do tego możliwość, sposobność, to zróbcie sobie swój domowy mini ogródek. Ja kocham medytować, jak wiecie, robię to regularnie i koniecznie, jeżeli jesteście też taką osobą uduchowioną jak ja, to idźcie na jakąś łąkę, na której będzie cichutko i wśród kwiatów po prostu sobie pomedytujcie, albo chociażby sobie poleżcie na kocyku i poobserwujcie niebo i chmury. Jak już jesteśmy trochę w klimacie wiary, spirytualności, no to dekorowanie pisanek, jeżeli ktoś z was będzie szedł do kościoła ze święconką. I ostatni punkt, jak chodzi o wiosnę, to jest puszczanie latawców. Czyli coś, co znowu pozwoli wam troszkę utulić to wasze wewnętrzne dziecko. I teraz płynnie przechodzimy już do lata. Noc pod namiotem. Ja uwielbiam spać pod namiotem, uwielbiam kempingi. To jest dla mnie totalny vibe dzieciństwa, wspomnienie z dzieciństwa. Jako dziecko bardzo często jeździłam właśnie czy z mamą, czy z tatą pod namiot. I te wyjazdy wtedy nie kojarzyły mi się za dobrze, ale teraz jednak troszkę wspominam je z nostalgią. Jednak ja polecam jechać pod namiot za granicę, na przykład do Czech, cudowne miejsce. Do tego nad jakieś jezioro. A jak chodzi o Polskę, no to koniecznie jedźcie na polską pustynię, na Wydmy w Łebie. Jest tam naprawdę cudownie. Ostatni raz byłam, powiem wam, bardzo dawno temu, chyba w szkole podstawowej jeszcze i muszę to zrobić w tym roku. To jest mój must have. Jak tego nie zrobię, to proszę mi przypomnieć w grudniu i będzie jakaś kara dla mnie. Zróbcie trening albo jogę, pilates, cokolwiek na świeżym powietrzu, żeby dotlenić nasz mózg i nasze mięśnie. Jak już mowa o wyjazdach, no to warto też odhaczyć góry i Mazury. Mazury koniecznie. Ja też bardzo dawno nie byłam na Mazurach. Byłam chyba tylko raz w życiu w ogóle na Mazurach. Także jak macie do polecenia jakieś konkretne miejsce na Mazurach, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzu. Jak już jesteśmy w tym klimacie, no to pływanie w morzu albo w jeziorze. Ja preferuję jednak jeziora, bo nie za bardzo przypadam za słoną wodą. Szczególnie, że polskie morze, no nie oszukujmy się, jest bardzo zimne. Ale czasami warto się przełamać. Ognisko i spływ kajakami. To są osobne dwa punkty, ale można to oczywiście połączyć i zrobić jednego dnia. No kto nie lubi pianek z ogniska? Chyba nikt. Zbieranie malin i jeżyn w lesie. To totalnie mi się kojarzy właśnie z moim dzieciństwem, jak razem z babcią jeździłam do lasu i wracałyśmy całe pokute, ale za to jakie szczęśliwe. I tak samo jak chodzi o jagody i kolejnym punktem jest zrobienie domowych jagodzianek, czyli najlepszego deseru, jaki można zjeść latem. A jeżeli lubicie, no to możecie też przygotować na przykład domowe lody. Ja polecam takie lody z mrożonych bananów, ale mogą być to też takie klasyczne lody. Albo domową lemoniadę. Jedź na festiwal muzyczny waszego ulubionego artysty. Mamy coś takiego w Polsce jak Open Air, to jest właśnie latem. Ja nigdy nie byłam. Nie wiem, czy koncerty są dla mnie, ale chciałabym iść na jakiś, żeby się właśnie przekonać. I może się okazać, że jestem fanem koncertów. Tego nikt nie wie. We'll see. Coś, co robiłam bardzo często za dzieciaka, czyli jazda w nocy, to było około 1 w nocy, rowerami na nocne burgery. Niemożliwe. Nie ma takich rzeczy.
Panie, daj pan spokój. Albo hot dogi. Może być na stację, ale warto znaleźć jakieś takie fajne od miejsca, które będzie długo otwarte. Albo zapiekanki. W Warszawie na przykład polecam wam zapiekanki Lucy, które znajdziecie w samym centrum przy Pałacu Kultury. I ostatni punkt, jak chodzi o lato, to jest kino plenerowe. I naprawdę jest tego całe mnóstwo, jeżeli mieszkacie w dużym mieście. Nie wiem, jak to wygląda w małych miasteczkach, ale na pewno znajdziecie takie informacje w internecie. I teraz przechodzimy do mojej ukochanej pory roku, czyli do jesieni. I to ja o dziwo nie mam dla was mega dużo propozycji, bo jest ich 14, ale myślę, że też każdy znajdzie coś dla siebie, także zaczynaj. Grzybobranie. Idźcie na grzyby do lasu, weźcie babcię, dziadka, siostrę, mamę, przyjaciółkę, psa, kota nawet, nie wiem, kogokolwiek. Koniecznie idźcie na grzyby, ale warto iść z kimś, jeżeli macie zamiar je potem jeść, kto się zna na tych grzybach, bo tutaj mogą być naprawdę wpadki, które mogą was kosztować nie tylko zdrowie, ale i też życie, także to jest apel. A jeżeli po prostu chcecie iść pozbierać grzyby dla siebie, nie będziecie ich jeść, no to możecie iść nawet sami, tak? Tylko warto też iść do lasu, który znacie, żeby się nie zgubić. Jeśli chodzi o filmy, to dla mnie totalny vibe jesieni to jest Koralina. I to jest mój ukochany film, także na pewno polecam obejrzeć Koralinę, albo właśnie Harry'ego Pottera, to już mi się trochę kojarzy z jesienią. A jak chodzi o seriale, to Gilmore Girls. Ja mam zawsze problem z tą nazwą. Ja jestem jesieniarą, nie ukrywam, także oczywiście jestem też fanką Pumpkin Spice Latte, której niestety nie mogę aktualnie pić, bo nie mogę pić kawy przez mój żołądek. Ale jeżeli lubicie, to idźcie do Starbucksa na Pumpkin Spice Latte albo przygotujcie ją w domu. Upiecz chlebek bananowy albo ciasto dyniowe, ciasto marchewkowe. To jest taki właśnie dla mnie vibe jesieniarski. Lub zrób domowe cynamonki. Ja nigdy nie robiłam cynamonek. Jako fanka cynamonu muszę koniecznie to zrobić w tym roku. Upiecz też domowy jabłecznik albo szarlotkę. Jesienna sesja zdjęciowa, no oczywiście nie mogło zabraknąć tego punktu, bo w końcu jestem mikroinfluencerką i polecam wam zrobić ją w parku albo po prostu nawet w domu, wziąć jakiś taki jesienny kocyk, zrobić sobie herbatkę jesienną. Wypad na farmę dyniową i pole lawendowe. To jest coś, co ja zrobiłam w tamtym roku i naprawdę to było warte każdej chwili tam i każdych pieniędzy. Ja byłam akurat na tym w Katowicach, ale jest ich całe mnóstwo. Nawet pod Warszawą jest taka jedna bardzo znana, na której są nie tłumy, także jeżeli macie taką sposobność, to jedźcie w tygodniu, bo w weekend naprawdę są tam tłumy i polecam jechać w okolicach zachodu słońca albo golden hour. Idź na spacer do sadu z jabłkami, jeżeli oczywiście znajdziesz taki w swojej okolicy. Zorganizuj imprezę halloweenową. Tak, ja jestem chrześcijanką, katoliczką, tak dokładniej, ale nie obchodzę może jakoś Halloween, wiecie, wyznaniowo, natomiast uważam, że jest to zawsze jakaś taka fajna forma po prostu z dobrej zabawy. Jesień to już jest czas, kiedy robi się troszkę zimniej na zewnątrz i wieczory mamy ochotę spędzać raczej w domu, także ja polecam zorganizować taki wieczór planszówek albo na przykład państwa miasta dla znajomych. Upiecz domowy chleb lub bułki. Wiem, że to jest trochę vibe pandemii, więc powinno to być bardziej przy wiośnie, natomiast mi się kojarzy takie właśnie typowo stanie w kuchni, pieczenie z jesienią. I ostatni punkt to jest upiecz takie domowe ciasteczka, które królują na Pinterestie. I to są takie ciasteczka, które mają takie serduszko z marmolady. Tutaj wam się wkleja teraz fota, także musicie koniecznie to zrobić w tym roku. Także moi drodzy, przelecieliśmy sobie przez wszystkie pory roku. Bardzo sprawnie nam to poszło, z czego się bardzo cieszę. I teraz przechodzimy do najdłuższej części, czyli do punktów uniwersalnych, które możecie zrobić niezależnie od pory roku. Zacznijmy sobie od tego, co możecie zrobić w mieszkaniu, bo akurat mam na początku listy, czyli porządki w szafie i potem też warto na przykład coś zrobić z tymi ciuchami, albo oddać osobom potrzebującym, albo jeżeli chcecie z tego zarobić, no to mamy takie aplikacje jak Vinted czy OLX i tam zawsze można sprzedać nieużywane rzeczy i kupić sobie za te pieniądze coś, co będziecie nosić. Ja polecam nie być sentymentalnym w tym przypadku, tylko naprawdę, jeżeli czegoś nie nosicie od 3 miesięcy nawet i wiecie, że tego nie założycie, to nie myślcie sobie, a ale to miałam ubrane wtedy i wtedy, nie, to zostawię. Nie, nie nosicie, out. I kupujecie sobie za to coś nowego. Zrób porządek w szafce z lekami. Możesz sobie je uporządkować w takich koszyczkach, podziel sobie na przeciwbólowe, witaminy, jakieś suplementy, na przeziębienie i wtedy wiecie, otwieracie taką szafeczkę i wszystko jest jasne. Jak jesteśmy już w temacie porządków, no to czystka w kosmetykach. To jest coś, o czym ludzie zazwyczaj zapominają, a naprawdę też warto zrobić taką czystkę właśnie w kosmetykach, szczególnie jak chodzi o laski, kosmetyki kolorówkowe, w sensie do twarzy.
kolorówkę całą, bo one też się przeterminowują i warto jednak sprawdzać te daty ważności. Zrób moodboard na dany rok. Moodboard to jest jakby taka tablica z tym, co chcecie osiągnąć, co byście oczekiwali od tego roku i tam po prostu sobie wrzucacie takie zdjęcia, które Was będą inspirowały i ja polecam robić to na Pinterestie. Jeżeli Wam się tego nie chce drukować, to po prostu sobie zróbcie osobną tablicę na Pinterestie właśnie z takimi zdjęciami. Zacznij prowadzić journal i może to być taki gotowy journal, na przykład ja polecam 5-minute journal, bo tam macie po prostu wszystko rozpisane, ale możecie też sobie poszukać inspiracji właśnie na Pinterestie na takie journal prompts i pisać je sami, to co czujecie danego dnia. Zorganizuj pijama party, może powiedziałam to po angielsku, pijama party, zaproś znajomych albo na przykład zrób sobie taki wieczór piżamowy z chłopakiem, jakieś maseczki, self-care, skincare i tak dalej. Idź na warsztaty z ceramiki albo malowania, zadbaj o tę artystyczną część swojej duszy, nawet jeżeli jesteś kompletnym beztalenciem, jak chodzi o sztukę, to uwierz mi, że naprawdę warto iść i to jest też fajna forma spędzenia wolnego czasu. A teraz jest to dosyć popularne, także jest mnóstwo miejsc, które oferują tego typu usługi. Zacznij uczyć się nowego języka albo popraw swój angielski i ja tutaj polecam niezmiennie konwersacje z native speakerami, mamy różne platformy do tego, ale ja polecam sobie znaleźć po prostu jakąś osobę na grupie na Facebooku, z którą właśnie takie konwersacje możecie prowadzić. Ja nagrałam kiedyś odcinek o tym, jak uczyć się języków, także odsyłam Was do niego, tutaj Wam się wkleja jego miniatura i będzie w karcie oznaczony. Zacznij grać na jakimś instrumencie. Jeżeli kiedyś to robiłeś, to możesz sobie odświeżyć ten instrument, na którym już grałeś, albo spróbować czegoś kompletnie nowego, wyjść ze swojej strefy komfortu. Zacznij wstawać o wschodzie słońca. I to akurat nie jest do końca uniwersalne, bo na przykład latem mamy wschód słońca o 4 rano, co chyba nie jest za bardzo zdrowe. Natomiast na przykład o 7, o 6 rano i wiecie, podziwiajcie sobie ten piękny wschód słońca za oknem. Ja chyba nawet wolę wschody niż zachody i kocham na przykład spacerować o wschodzie słońca i obserwować, jak cały świat budzi się do życia. To jest po prostu cudowne uczucie. Zjedz pizzę na dachu wieżowca o zachodzie słońca. To jest kompletnie vibe. Nie mojego dzieciństwa, tylko moich czasów nastoletnich. Robiłam coś takiego parę razy i naprawdę bardzo dobrze to wspominam. I jeszcze na przykład zabierałam sobie tablet, gdy byłam wtedy z moim przyjacielem i oglądaliśmy sobie jakiś serial do tego. I robiliśmy oczywiście foty, bo wtedy już działałam w internecie. Idź na kręgle. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłam na kręglach, a jest to w sumie fun. Także muszę to zrobić w tym roku koniecznie. I jak już mowa o takiej rozrywce, to idź też na karaoke. Ja kocham śpiewać. Nie jestem za dobra w śpiewaniu, chociaż dużo osób mówi, że mam głos do śpiewania. Natomiast I don't know. I kolejnym punktem, właśnie co ja bym bardzo chciała zrobić osobiście, to są albo lekcje śpiewu, albo lekcje emisji głosu. I dużo osób mi mówi, że mam idealny głos na przykład do podkładania pod bajki dla dzieci, dubbingowania bajek. Ja tak nie uważam. Nie lubię za bardzo swojego głosu i też mam wadę wymowy od dziecka. Teraz już nie jest tak zaawansowana jak kiedyś, bo chodziłam dużo, dużo lat do logopedy. Natomiast nie wiem, czy bym się do tego nadawała. Idź na bal maskowy. Boże, to jest moje marzenie. Tak bym chciała iść na taki klasyczny, taki wiecie, elegancki bal maskowy. Ale niestety myślę, że to jest bardziej dla jakiejś elity. Chociaż słyszałam, że są też takie organizowane, także muszę się koniecznie zagłębić w ten temat. Odwiedź Energylandię. Ja byłam w tamtym roku po raz pierwszy i na pewno zrobię to jeszcze raz. Chciałabym tam jechać przed świętami i na jesień, bo wtedy są bardzo ładne dekoracje. No i też latem, kiedy jest ciepło i można zjechać z tych wszystkich rollercoasterów. Idź do teatru. To jest coś bardziej nietypowego, bo zazwyczaj ludzie wybierają kino. Ja nie lubię kina, ale lubię teatr i bardzo lubię na przykład balet w teatrze. Czajkowski albo nie wiem, Czarny Łabędź, nie Czarny Łabędź, Jezioro Łabędzie po prostu. Czarny Łabędź też, ale Jezioro Łabędź to są chyba moje ulubione, także chciałabym Oddech do Orzechów, tak. Chciałabym iść w tym roku, na pewno. Ja bardzo lubię Teatr Wielki w Łodzi, ale może gdzieś pójdę do Warszawy i może do opery, słuchajcie. Chyba nigdy nie byłam w operze, tak na sztuce. Lubię też musicale, jak chodzi o Warszawę, w Teatrze Roma. Balladyn i Mały Książę. Jeżeli to jest mój odcinek, to oczywiście nie mogło zabraknąć tego punktu. Zrób nowy kolczyk, który chciałeś, albo nowy tatuaż, albo pierwszy. Albo matching tattoo, jeżeli robisz takie rzeczy, tylko nie tatuuj sobie, please, imienia swojego chłopaka albo swojej dziewczyny. Cokolwiek innego, tylko nie to.
No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Zrób domowe świeczki, to powinno być bardziej przy jesieni, ale można to zrobić cały rok, także czemu nie? Zorganizuj imprezę tematyczną i może to być impreza właśnie na przykład halloweenowa, ale też po prostu jakaś impreza, na której dacie jakiś dress code, na przykład taki pomysł Scooby-Doo. Tak mi teraz wpadło do głowy. Impreza, gdzie każdy musiałby się przebrać za jakąś postać ze Scooby-Doo, ale to by było super. Jest coś takiego jak noc muzeów. Ja byłam tylko raz w swoim życiu na czymś takim, w dzieciństwie i chciałabym właśnie w tym roku iść. Koniecznie, no. Kurs strzelania. No to już jest troszkę droższa zabawa, ale ja bym bardzo chciała zrobić coś takiego, żeby mieć też pozwolenie na broń. Nie pytajcie czemu, ja mam jakieś dziwne zainteresowania. Paintball. Nigdy nie byłam na paintballu i bardzo bym chciała spróbować. A jak już jesteśmy w temacie takich troszkę nietuzinkowych rzeczy, to kurs prawa jazdy na motor lub na auto, jeżeli nie macie. Ja akurat mam na samochód, więc mówię o motorze, bo to jest moje marzenie. Natomiast ja czekam, aż będę miała 24 lata, chyba 24 trzeba mieć, bo chcę sobie zrobić ten największy motor, taki wiecie, wyścigowy, bo ja bym chciała takim motorem zapalać, a nie jakimś skuterkiem malutkim. Także czekam, aż będę trochę starsza i stabilna psychicznie. Ja no żartuję. Nigdy nie będę, mam bordera, ale bardzo bym chciała. Jedźcie sobie do Krakowa i odwiedźcie kawiarnię Harry'ego Pottera. Nie jest to jakoś super, coś mega zaskakującego, specjalnego, natomiast warto, chociaż raz w życiu, tak samo jak na przykład Zakopane. I myślę, że to będzie fajne doświadczenie, szczególnie dla osób, które lubią ten film. Odwiedźcie Fabrykę Czekolady. Ja byłam raz w życiu w Fabryce Czekolady i chciałabym iść do takiej większej. Nie wiem, czy tutaj w Warszawie gdzieś jest, na pewno, ale nie wiem, czy tam są odwiedziny, takie wiecie, że można sobie wejść. Kopalnia soli. Ja na przykład bardzo dobrze wspominam taki wyjazd, to była wycieczka klasowa, chyba do Wieliczki i potem byliśmy jeszcze w takich grotach, jakby w Tarnowskich Górach i chciałabym jechać jeszcze w tym roku. No, to jest dobry pomysł na spędzenie na przykład weekendu. Napisz list do siebie za 5 lat. Ja robiłam coś takiego podczas pandemii i będę go mogła przeczytać za rok. Jestem mega ciekawa, co tam napisałam, bo już nawet nie pamiętam, ale wiem, że niektóre rzeczy się spełniły. Mini remont w mieszkaniu albo w pokoju. Wiecie, to nie musi być jakaś totalna rozpierducha, przemeblowanie ogromne, wszystko, kolory ścian, nie wiem, meble nowe. Nie, wystarczy, że na przykład sobie troszkę przemeblujecie pokój, żeby tak odświeżyć swoją przestrzeń na nowy rok. Idź na badania krwi i rób to regularnie. Ja polecam to robić, no nie wiem, nawet tak raz w miesiącu, ale to jeżeli macie jakieś problemy zdrowotne, a jeżeli nie, to chociaż raz na pół roku albo najlepiej co 3 miesiące. Naprawdę badajcie się, sprawdzajcie swoje zdrowie, bo mamy je tylko jedno i tak łatwo je stracić. I namówcie też na to kogoś bliskiego, możecie nawet iść razem. Jeżeli macie taką możliwość, to dajcie krew. Ja na przykład nie będę mogła chyba nigdy mieć takiej możliwości, ponieważ tam trzeba mieć taką wagę, chyba 50 kilo trzeba ważyć, a ja jakby nie ważę tyle, nie wiem czy ja, no, ważyłam tylko tyle, jak trenowałam trójbój siłowy, a ja jestem osobą bardzo niską, mam 1,58 m i ważę około 45 kg, więc chyba no, jakby nie będę dobijała specjalnie 50, żeby to robić. Może bym się nawet czuła dobrze w takiej wadze, no ale to nie jest moja idealna waga. No nie wiem, jeżeli macie taką możliwość, to zróbcie, a jeżeli można oddać krew z niższą wagą niż te 50 kg, bo tak słyszałam, to dajcie mi znać w komentarzu, bo ja bym chętnie oddała krew, ale nie wiem, czy mogę w ogóle. Teraz coś bardziej ekstremalnego. Skok na bungee albo na przykład ze spadochronem. I ja bym bardzo chciała skoczyć ze spadochronem. Lub kolejna sprawa, lot balonem. To nie jest super ekstremalne, ale ja bym bardzo chciała to zrealizować. Natomiast nie w Polsce akurat, tylko w Kapadocji w Turcji. Oh my god! Ale w Polsce też robią takie rzeczy. I jeżeli jesteście z okolic Warszawy albo chce wam się tutaj jechać, no to mamy coś takiego jak Flyspot, czyli symulator lotów. I kolejną sprawą jest też coś takiego, jak ostatnio się o tym dowiedziałam, to jest symulator lotu w takich zwykłych lotów, samolotem, bo tam to jakby latacie w takiej tubie, a lotów, i to chyba LOT organizuje, i jest coś takiego, taka atrakcja w Warszawie, i LOT tam, wybieracie sobie na przykład miejsce, do którego chcecie polecieć, i LOT trwa tyle, co normalny, czyli na przykład, nie wiem, Wiedeń, no to 1,5 godziny. I ja nie byłam, ja dużo latam normalnymi samolotami, więc nie potrzebuję, ale jeżeli ktoś na przykład ma lęk przed lataniem, to myślę, że to jest dobry sposób, żeby go właśnie przełamać. Odwiedź kogoś ważnego z przeszłości, może to być ktoś z twojej rodziny, albo na przykład były przyjaciel. Jedź do Auschwitz. Myślę, że to miejsce powinien zobaczyć każdy z nas, każdy Polak, minimum raz w życiu. Wiem, że to może być dosyć ciężkie przeżycie, natomiast warto, myślę, mimo wszystko. Codzienna aktywność
aktywność fizyczna i zdrowsze odżywianie. Jeżeli macie z tym problem, to nie stawiajcie sobie oczywiście jakichś wygórowanych celów, ale chociażby, nie wiem, zacznijcie jeść więcej warzyw, owoców, albo włączcie chociażby codzienne spacery do swojej rutyny dnia. Może być nawet 15 minut, to nie musi być coś dużego. Odwiedź taras widokowy, taki na wysokim piętrze, najlepiej o zachodzie albo wschodzie słońca. Ja bardzo Wam polecam na przykład Sky Tower we Wrocławiu. W Warszawie mamy kurwa coś takiego jak Skyfall, ale to jest tylko dla celów eventowych otwarte. Po co oni to zrobili? Dlaczego jakby to nie jest atrakcja turystyczna? Bardzo bym chciała tam pojechać. Ja najlepiej wspominam moją przygodę w Dubaju na Walk Edge i właśnie wtedy był zachód słońca i było cudownie. Namaluj swój obraz w domu. Możesz zaprosić przyjaciółki i zrobić sobie taki wieczór malowania obrazu i na przykład go komuś sprezentuj albo po prostu sobie zostaw jako pamiątkę. Idź na sparring do klubu walk. Spróbuj sztuk walk, których zawsze chciałeś spróbować. Ja na przykład bym chciała spróbować szermierki. Taki fun fact, jak byłam dzieckiem, to mój tata chciał, żebym trenowała szermierkę. Widział mnie jako jakby zawodniczkę tego sportu. Idź na ściankę wspinaczkową. Ja ostatni raz na ściance wspinaczkowej byłam chyba z 10 lat temu. Zrób sobie dzień chodzenia po lumpeksach w swoim mieście, albo nie wiem, jedź do stolicy na lumpeksy. Ja kocham lumpeksy, wiem, że nie każdy lubi, ale może właśnie spróbujcie i może nóż widelec znajdziecie jakąś perełkę. I jak jesteśmy w tym temacie, to jeszcze jest coś takiego jak Pchli Targ. To jest kompletny vibe mojego dzieciństwa i na przykład dzisiaj, tego dnia jak to nagrywam, byłam na bazarze na Kole w Warszawie, na Obozowej 99 i bardzo Wam polecam to miejsce. To jest taki targ z antykami. Kupiłam sobie wazon i kubek i pierścionek i na pewno będę tam regularną walczynią, bo kocham takie perełki i jako dziecko byłam co weekend na takim miejscu z rodzicami. Totalny chill reset day. Self-care, maseczki, czytanie książki w łóżku, oglądanie serialu. Zrób sobie po prostu taki dzień totalnego odpoczynku, najlepiej jeszcze bez telefonu, żeby się tak zresetować. Zaszalej u fryzjera. Zrób jakąś fryzurę, jaką zawsze chciałeś zrobić. Może to być zmiana koloru, jakieś cięcie włosów, czy cokolwiek. Po prostu coś, o czym marzysz od dawna, ale się tego boisz w jakiś sposób. Nie wiem, ile finalnie wyszło tych punktów. Kamila, powodzenia w liczeniu podczas montowania. I zostały nam ostatnie dwa, związane z gotowaniem. To zrób domową pizzę. Możesz sobie też właśnie zorganizować jakiś z tego, wiecie, a la event dla znajomych. Zaprosić po prostu grupę znajomych i zróbcie to grupowo. Albo to jest coś takiego chyba nawet typowo polskiego. Idź na obiad do Ikei i na hot dogi do Ikei. I wiem, że może to jest głupie, ale kiedy ostatni raz byliście na obiedzie na klubsikach z pire i z żurawiną w Ikei? Ja nie pamiętam. No może też dlatego, że jakby nie mogłam mieć długo takich rzeczy. Może teraz bym mogła już, na przykład hot doga na pewno nie, chyba że tego bez dodatków, bez cebulki i tak dalej, ale klubsiki pomyślimy, bardzo bym chciała. I ja zawsze do tych klubsików, taki fun fact, brałam dwa sosy. Ten biały i ten ciemny. I wiem, że to nie jest jakby w zestawie, ale zawsze prosiłam, także możecie też tak zrobić i spróbować. Dajcie mi znać, czy Wam smakowało. I to były wszystkie moje pomysły. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, co z tego zrealizujecie, co planujecie, może co chcieliście zrobić, nawet już może macie zabukowane. Jakie Wy macie jeszcze pomysły? Podzielcie się, żeby ta sekcja komentarzy była, wiecie, barwna i żeby każdy mógł z niej skorzystać. I tyle! Buziaki, pa!